serdecznie, kolejne planszówki nad morzem. Dzisiaj opowiemy Wam o grach dwuosobowych. Ja jestem Kandal, ze mną jest Bartek i Szymon. Okej, zaczynamy. Początek. Zaczniemy od gry naszej księgarni, gra Zamek, znanego autora Rainera Knizia. Gra, jeśli ktoś gra w Carcassonne, to jest właśnie taka inna troszkę edycja wersji Carcassonne. Przy czym w zamku jest typowo grą dwuosobową. Sama plansza otoczona jest takim rodzajem muru i w ramach tego muru, w jego obrębie wchodzimy te kafelki, które ma przedstawiają różne rodzaje tenorów i różne rodzaje budynków. Każdy budynek po dołożeniu punktuje troszkę inaczej. Albo punktuje na koniec gry, albo punktuje po dołożeniu, albo jeśli stworzymy pewne spójne typy obszarów. Dodatkowo możemy kłaść nasze pionki, naszych takich robotników, ludzików, mebli popularnie zwanych, które kładziemy na poszczególne pola i właśnie one wymuszają tą punktację. Cała rozgrywka trwa około 40-45 minut. Polecamy, gra zamek dla dwóch graczy. Dobra, grę dwuosobową, typowo dwuosobową, tylko i wyłącznie dwuosobową, są gejsze. W tej grze wcielamy się w osoby, które starają się zyskać przychylność gejsz przy pomocy podarunków, czyli kart z pięknymi ilustracjami. Gra jest na około 15-20 minut, od 10 lat. Bardzo przyjemna przepychanka, w której tak naprawdę każdy gracz ma tylko i wyłącznie 4 akcje, które musi zagrać. Walczymy o to, kto zdobędzie 3 chyba, albo 4 przychylne gejsze. 4 gejsze, albo ich suma, wartość łączna będzie przekroczała 12 punktów. 11 punktów. I wtedy ten gracz wygrywa. Jeśli jest remis, to gramy kolejną rundę do momentu, aż któryś właśnie zdobędzie te przychylności. Bardzo fajne, przyjemne i naprawdę dużo kombinowania. Także polecam zagrać. Małe, niepozorne pudełko, a jednak tak. W środku jest no, sporo kombinowania. No i piękna ilustracja, kobietom się na pewno spodoba. Kobietom? Następna gra to 7 cudów świata pojedynek, czyli dwuosobowa wersja 7 cudów świata, gdzie wcielamy się w cywilizację, które będziemy rozwijać poprzez 3 ery. I będziemy rozwijać w sposób militarny, ekonomiczny i różne takie inne. Dodatkowo znaczy w grze samej zdobywamy karty, które będą nam dawać różne surowce, które będą nam dawać bezpośrednio punkty albo na przykład dostęp do nauki. I tak naprawdę no, walczymy, żeby jak najwięcej tych punktów zdobyć. Fajne odniesienie do tej podstawowej wersji 7 cudów świata, bo jakby klimatycznie jest bardzo podobnie. Każdy gracz ma też startowo, może mieć swoją frakcję, które troszeczkę się różnią, albo gramy takimi neutralnymi. Także już polecamy sprawdzić. Okej. Kolejna gra. Patchwork. Jak tam nazwa wskazuje, super tylko dla dwóch graczy. Autorstwa Uwe Rosenberga. Wyjątkowo w tej grze nie trzeba karmić swoich pracowników. To akurat Uwe Rosenberg ma w większości swoich gier. O co chodzi w grze? W grze każdy szyje swoją koderkę, jak można powiedzieć. Czyli mamy taki Tetris trochę na planszy. Każdy ma swoją planszetkę. Poprzez dobieranie odpowiednich kafelków, bardziej kupywanie, bo kupujemy za guziki tutaj i za czas, który poświęcamy. Kupujemy kafelki, te pentomino na do swojej planszy. Układamy tam swoją cały ten obraz, który tworzymy. I punktujemy w momentach, kiedy na torze czasu przekroczymy pewne określone pola, wtedy wymuszamy spunktowanie i zbieramy guziki, które są naszą walutą w tej grze. I gra się kończy, kiedy znacznik czasu obydwu graczy dojedzie do samego końca. W tym momencie jest ostatnie zbieranie zasobów i sprawdzamy, kto zdobył więcej guzików. Bardzo prosta gra dwuosobowa. Polecamy wydawnictwo Ocerty. Gra z krótką koderką. Pandemic, czyli gra na czasie. Gra tak naprawdę od 2 do 4 graczy, ale świetnie również działa właśnie na dwie osoby. Wcielamy się w naukowców albo w inne jakieś role, które lekarzy, którzy starają się walczyć z pandemią na świecie. Tych pandemii są 3, musimy wszystkie wyleczyć i wtedy wygrywamy. Jest to gra kooperacyjna, hit światowy, bardzo wiele wersji powstało. Mamy jedno tylko jeszcze w klubie Upadek Rzymu. Dokładnie. Troszeczkę inaczej to wygląda, inny klimat i mechanicznie też się trochę różni. Gra bardzo przyjemna, można trochę geograficznie się podszkolić. Dużo miast na planszy, na planszy świata. Fajne, przyjemne.
I nie za długie, bo około 40-50 minut na rozgrywka. Gra na czasie, polecamy to spróbować, a później kupić na przykład Pandemię sezon pierwszy, czyli grę Legacy, no, która jest hitem światowym dla graczy, bo jest to coś nowego, coś innego. Bardzo, bardzo fajna gra, polecam. Następną grą, którą chcemy Wam dzisiaj pokazać, jest Mr. Jack, czyli gra dwuosobowa w klimatach Sherlockowskich, Sherlocka Holmesa. W grze gracze wcielają się, jeden gracz wciela się w tytułowego Mr. Jacka, czyli po polsku to jest chyba Jack the Ripper, czyli jak to się nazywa? Kuba Rozpruwacz, dokładnie. Kuba Rozpruwacza, który będzie się starał uciec z uliczek Londynu, dokładnie dzielnicy Whitechapel, bo tutaj jakby miejsce się dzieje. A drugi gracz wciela się w policjanta, który będzie się starał go złapać. Gra trwa określoną liczbę rund. Jeżeli jakby czas się skończy, to wygrywa uciekinier. A jeżeli no, uda się go złapać, no, to wiadomo, wygrywa policja. Gra też ma dodatek, który mamy w klubie. Też mam dodatek. No i mamy jeszcze drugą wersję tej gry, Mr. Jack do wymiorku. Tak jest. Opowiada o czym w sumie? Nie wiem. Nie wiem, nie grałem, ale jest do sprawdzenia. Jest do sprawdzenia. Także mamy obydwie wersje, jedna z dodatkiem. Pamiętajcie, nie uciekajcie przed policją, bo to karane jest. Się odezwał. To faktycznie, dobre. Okej, okay, kolejna gra, którą mamy, to jest gra, która intrygująco wygląda, ponieważ tytuł ma tylko na boku, a z przodu ma tylko dwa ładne rysunki. Jest to gra In Between, wydawnictwa Board & Dice. Gra In Between jest wzorowana trochę na serialu Stranger Things. Jeśli ktoś ogląda Netflix i sprawy, to pewnie kojarzy. Tutaj wcielamy, to jest gra tylko dwuosobowa. Jedna z osób wciela się w siły ciemności, powiedzmy, w tego złego. Druga stara się, jest tą dobrą stroną, stara się wybronić. Poruszamy się wokół naszego miasteczka. Tam wykonujemy różne akcje i staramy się jakby poszczególne te osoby, które tam spotykamy na planszy, przemieniać na swoją stronę. Pierwotnie gra, to jako ciekawostka dodam, to jest gra Dama Kopińskiego. Pierwotnie ta gra nazywała się Poczet Królów Polskich, ale wydawnictwo uznało, że jest lepsza tematyka do tego i gra się zamieniła na właśnie inny świat. Serdecznie polecamy, wydawnictwo Board & Dice. Kolejną grą Summoner Wars, czyli tak zwane szachy na sterydach. Jest to gra dla dwóch graczy, przy dokupieniu drugiej podstawki jesteśmy w stanie zagrać w cztery osoby, ale jest to jednak dedykowane dla dwóch graczy. Tak jak wiem, jest to gra szachy na sterydach, gdzie posiadamy swojego króla i nasza frakcja stara się wybronić go, a jednocześnie pokonać przeciwnego króla. Bardzo prosta gra mechanicznie. Cały też kopu polega na tych frakcjach, które są w których każda jest całkowicie inna, posiada różne taktyki, różne mechaniki. Bardzo przyjemna gra, wykładamy postacie, atakujemy, poruszamy się po planszy. Każda jednostka ma swoje życie, cechy, umiejętności, siłę ataku. Bardzo fajne, na około 60 minut. Masa dodatków, każdy dodatek to jest inna frakcja. Większe zestawy, tak jak ten na przykład Master Set, posiada w podstawce już 6 takich talii frakcji. Jest jeszcze Przymierza bodajże, dodatek też sześciofrakcyjny. No i tak jak mówiłem, bardzo dużo podstawowych pojedynczych talii, albo też nawet takich, gdzie możemy później sami składać talie. Rewelacyjna gra na dwie osoby, polecam zagrać, spróbować, bo warto. Ja jeszcze dodam tylko tak, uzupełniając, że wydawnictwo Cube Factor of Ideas aktualnie, jak nagrywamy ten filmik, wydaje grę Lumeria, która jest mocno bazuje na grze Summoner Wars. Można znaleźć chyba na Spieram, to się dobrze pamiętam i ją wesprzeć, bo jest jakby upgrade'owana wersja tego, co spotkacie w samym głosie. Tak, jest następną grą, którą chcemy Wam pokazać dzisiaj, to jest to Neura Shima Hex wersja 3.0, czyli hit portalowy autorstwa Michała Oracza. Gra mocno taktyczna, od 2 do 4 graczy, ale tak naprawdę no, na 2 graczy się najlepiej gra, no, bo to jest taki typowy pojedynek, prawda? Grę też można porównać, niektórzy porównują do szachów, właśnie tak jak tutaj wcześniej gra była pokazywana. Przy czym tu jest jakby klimatycznie postapo, oczywiście świat Neuroshimy. Gracze wcielają się w różne dwie armie. W podstawce mamy chyba 4. I naszym zadaniem będzie zlikwidować sztab przeciwnika, czyli zejść
z jego życiem maksymalnie do zera, jeśli się to uda, jeśli nie, no to gra się kończy zwycięstwem tego gracza, który tego życia ma więcej. Każda armia ma swoje jakieś tam unikalne jednostki, unikalne umiejętności. Jednostki są strzelające, walczące wręcz, broniące. Frakcje mają też również swoje moduły, które będą wspierać swoje jednostki. Bardzo taktyczna, bardzo taka mocno rywalizacyjna gra, która jest też mocno turniejowa. Też na Paszówkach nad Morzem w wcześniejszych edycjach prowadziliśmy turnieje do tej gry, eliminacje do Mistrzostw Polski, także polecam sprawdzić. Wyszło też mnóstwo innych różnych armii ciekawych, z różnymi mechanikami, także naprawdę fajna gra. Kontynuacją tego jest Monolith Arena, tak? Który bazuje na tej samej mechanice, jest w innym świecie, tam chyba fantastyka jest, tak? Fantazy i też z tego samego wydawcy. Dokładnie. Ja dodam jeszcze tylko woli uzupełnienie, że w tym roku Portal Games ogłosił rok Molocha i jakieś tam przecieki są, że prawdopodobnie będzie nowa edycja na Wrócinny Heks również, więc sami jesteśmy ciekawi, co tam ciekawego wymyślili. W tym roku Molocha chodzi o to, że jakby w wersji RPG-owej, bo oczywiście na Wrócinny Heks to jest przeniesienie na planszówkę wersji RPG-owej. Fabularnie Moloch, czyli ten tak jakby frakcja robotów, która opanowała Ziemię, właśnie w roku 2020 to wystąpiło, tak? Czyli oni w zasadzie w tym roku powinni nas napaść, ale napadł nas koronawirus. Portal był blisko. Okej, i ostatnia gra na dzisiaj, troszkę już w niszczonym pudełku, ale widać, że jest mocno grana. Gra Starlings, jest to gra typowo dwuosobowa. Aktualnie wydaje się na UV Gates, wcześniej świętej pamięci Games Factory. O co chodzi w grze? Gra to jest typowy deck building, gdzie są tylko same karty. Każdy gra zaczyna ze startową talią 10 kart. Karty mają dwa zasoby, bo to jest zasób pieniężny, za który możemy pozyskiwać sobie nowe karty. I też mamy drugim zasobem, to jest damage, który zadajemy przeciwnikom. Staramy się zredukować życie danego przeciwnika do zera, zaczynamy od 50. Poprzez zagrywanie kart, budowanie talii staramy się, żeby była ona jak najlepsza nasza, żeby jak najszybciej się myliła i wykonywała super fajne kombosy. W grze mamy również cała gra to są tak naprawdę statki, które są na kartach. Jeśli chodzi o serię Realms, bo to jest jedna jakby z gier serii, są jeszcze dwie, jest wersja Hero Realms, która jest gra już w typowo fantazji, którą również mamy w klubie, aktualnie nie mamy dzisiaj, bo jest wypożyczona. Hero Realms również działa na takie same mechanice jak to, tylko że ma rysunki bardziej klimatyczne świata fantazji. I trzecia jakby gra to jest jeszcze Cthulhu Światu, który akurat nie mamy w klubie, ale to jest jakby ktoś chciał kiedyś spróbować wersji Cthulhu, to możecie poszukać na internecie. Również podobna mechanika i mamy stare rzymsy. Serdecznie polecam. Wszystko? Wszystko. Tyle od nas, jeśli chodzi o gry dwuosobowe i tyle. Polecamy gry, oczywiście możemy od nas wypożyczyć. Jedynie wpłacacie kaucję, my gry wam wypożyczamy. Kaucja jest zwrotna w momencie, kiedy oddajecie gry. I co, polecamy granie. Gdzieś tu link będzie, nie? Tu będzie. Polecamy granie w gry, bo gry są fajne. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. W grze wcielamy się w cywilizacje, które będziemy rozwijać poprzez rozbudowę militarną, kulturową, punktową. Czy nie, chciałem tylko powiedzieć o tych różnych kartach. Nie, mów. Teraz. Nie każdy. Jesteśmy z tobą. No, a może ja zacznę? Mam więcej gier. To po co patrzysz na starcie? Kurwa, się na mnie patrzy, więcej zaczynasz.